Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Leito, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj znowu zrobimy sobie summon. Tak, tym razem zrobimy sobie friend summony, czyli spróbujemy zdobyć po prostu LR Androidy, czyli kartę, która później możemy zrobić na LR, czyli LR Android 17 i 18, jak widzicie. Zrobimy sobie, myślę, 5 summonów i będzie filmik miał parę części. Dopóki po prostu nie zdobędziemy androidów, to będą pewnie filmiki. Także zaczynamy pierwszy multi. Jak widzicie, mam 327 tysięcy. Jeden multi zabiera 2000 punktów. No także trochę tego mogę zrobić. Także zaczynamy i zobaczymy, za którym razem polecam androidy. Czy w tym filmiku, czy może w kolejnym. Myślę, że 5 multi to będzie akurat ok. Na pewno jeszcze chwilę zajmie mi sprzedawanie tych kart niepotrzebnych. I statuetek, bo pewnie statuetki też wypadną. Tutaj będę przyspieszał, bo nic specjalnego tutaj nie ma. Także można to przyspieszać bez problemu. Ok, zobaczymy, czy jeszcze jedną zestaw mogę zrobić. Nie, muszę już sprzedać. No to sprzedamy. Tylko karty R będę zostawiać ewentualnie, żeby później były do levelowania jakichś moich postaci. Ok, i już przechodzimy do summonów i robimy drugiego multi. To będą takie szybkie filmiki, bo wiadomo, tutaj nie ma co oglądać, tak jak mówię. Żadne specjalne karty tutaj nie powypadają. Nic jakiegoś wow, oprócz tych androidów oczywiście. Także zobaczmy, co w drugim multi. Na razie nic ciekawego. Chaozu, Freeza Soldier. O, złota statuetka, no, SSR statuetka. Ładnie, 1 000 000 zeni. Fajnie, dużo kasiory, super. No ale był Rainbow, więc czego się spodziewać. No i karta R, czyli następna karta, którą sobie zostawimy. Resztę sprzedam. Ok. Już i tak miejsca powiększyłem. Ostatnio kupiłem sobie chyba za 3 kamienie miejsca na postacie. Ale widzę, że jeszcze będzie trzeba dokupić, bo doszło trochę nagród i tak dalej. Z tych gwarantowanych SSR. To już jest trzeci multi. Jestem ciekawy, po ilu multich mi wypadną androidy. Sam poza filmikiem zrobiłem ze 3, może 4 max i na razie mi nie wypadły, także tutaj zrobiłem 3 jak na razie i też nic jeszcze nie wypadło takiego. O właśnie, tą statuetkę zapomniałem wcześniej sprzedać. Ok. Jeszcze 2 multi. Może jakaś karta SR z tych, co było widoczne, wypadnie. Wcześniej mi wypadł Herkules SR, jak robiłem poza filmikiem Samony. Ale no oczywiście to od razu idzie na sprzedaż, bo tylko o androidy nam chodzi. Na razie same karty N, nawet R-ek nie ma aż tak dużo. O, R Raditz. I RTN. R Herkules, spoko. 3 karty R, także te karty sobie zostawię do po prostu levelowania jakichś przyszłych postaci, bo tak jest najłatwiej. Tutaj statuetki jakieś mam, to przy okazji je sprzedam, jedną zostawię, żeby po prostu była do misji, bo jak wiecie, są dzienne misje. Jak sprzedacie statuetkę, to dostajecie chyba punkty, tam właśnie te friend point, także zobaczymy. Te statuetki to były te platynowe za tam miejsce w turnieju. Herkules, to już jest który? 5 chyba multi, tak, 5. R, znowu statuetka. No i nie ma. O, zdobyłem właśnie za zrobienie chyba 10 summonów. Z tego, co mi się wydaje, sprzedamy tylko te postacie, które tutaj nam weszły, cyk, 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 cyk. No trochę tych erek się porobiło, także trochę postaci na pewno sobie poleweluję, bo zanim zdobędę androidy, to myślę, że trochę to zajmie. Także no to by było na tyle. Takie szybkie filmiki, dopóki nie wpadną androidy. Myślę, że w każdym filmie będę właśnie robił po 5 multisummonów i zobaczymy, kiedy nam się uda zdobyć te androidy. Także dzięki. Oczywiście zostawcie lajka pod filmikiem, komentarz, subskrybujcie kanał i wbijajcie na grupę Saiyanie Leito. Po lewej stronie macie link lub zawsze zamieszczony jest link do streamu i do mojej grupy na Facebooku w opisie pod filmem. Także zapraszam. Dzięki i do następnego filmiku. Na razie, cześć.